Siemanko, witam na moim kanale. Dzisiaj będzie fajny filmik. Filmik, który już był nagrany kilka miesięcy temu. Chyba w marcu, kwietniu. Ponieważ zrobiliśmy razem z moim bratem fajny projekt. A mianowicie zbudowaliśmy żaglówkę. Zbudowaliśmy jacht. Tak, zbudowaliśmy to. Nikt w nas nie wierzył. Wszyscy mówili, że wrzucamy pieniądze w błoto, że nie damy rady tego skończyć, ale skończyliśmy to i zrobiliśmy ten jacht. Ten projekt trwał jakieś 3 miesiące, bo od stycznia zaczęliśmy go budować i tak do początku wiosny, no w marcu go chyba skończyliśmy, nie? Może na początku kwietnia. Projekt nas kosztował, no troszkę przerósł nasz kosztorys. Liczyliśmy, że zmieścimy się w mniejszym budżecie. Ale tu nie chodziło o pieniądze, jakie wydamy, tu chodziło o to, żeby się po prostu dobrze przy tym bawić, przy budowaniu tej łodzi, tego jachtu, tak? W ogóle cała historia z budową tą jachtu wyglądała tak, że pewnego razu trafiłem na YouTubie na jakiś filmik, jak ktoś zbudował żaglówkę. A ja ogólnie żeglowałem, jak byłem młodszy, byłem w harcerstwie, to żeglowałem na obozach, na jakichś spartakiadach harcerskich i tak dalej. I bardzo mi się to podobało. Ogólnie nie zrobiłem patentu, ale żaglować potrafię. Więc jak zobaczyłem w tym filmie, że ktoś zbudował sobie żaglówkę, od razu poleciałem do brata i mówię: Johnny, budujemy żaglówkę. Popatrzył się jak na debila i powiedział: no dobra. I się zaczęło. Więc wzięliśmy się za robotę, ja miałem taką nakrętkę, że przez całą zimę, grudzień, no cały grudzień właściwie, siedziałem w internecie, szukałem, jak budować te łodzie, co jest nam potrzebne, jaki kosztorys, jaki materiał, wszystko. I wszystkim tym dzieliłem się właśnie z bratem. Brat ogólnie miał początkowo taką olewkę, mało tego oglądał, aż później się dopiero zorientował, że kurde, rzeczywiście my tą łódź mamy budować, tak? No więc też zaczął szukać jakichś informacji, jak to zrobić. Oglądał to, co ja mu podsyłałem. I w lutym wzięliśmy się za robotę. Zaczęliśmy kupować materiały, wszystko zwozić, załatwiać jakieś drewno, deski, sklejki, żwice, maty. Wszystko ogarnęliśmy, wszystko kupiliśmy i wzięliśmy się za robotę. No i budowaliśmy sobie weekendami, bo oczywiście pracujemy wszyscy. O, jestem na dźwigu w tej chwili. No to zobaczcie efekty naszej pracy. Zapraszam do oglądania. Co się będzie za chwilę działo? Już chwila. Zaraz budujemy. Maciej! A w dupie, idę pomóc mu skręcać tam wtedy. Tutaj jest 60 zaznaczony? Gdzie? No tam 60 jest, tylko kąt trzeba złapać. Fachowcu, szkutniku. Ach, nasza robota. Tu jest pan od wkręcania śrubów. Skutnik numer 1. Kolejny element. A kiedy Maciej wycina, ptaku, marynarzu początkujący, znaczy początkujący nie, tylko na tej łodzi opływający. Tak, to jest pierwszy rejs naszym jachtem. Zapaliśmy coś w końcu. Witam, Ameryka.
Zaraz jesteśmy w kącie martwym, Johnny. Tak, dokładnie. O, i prosty rumpel, i jedziemy naprzód. Napnij trochę, napnij trochę jeszcze. O, zajebiście teraz będzie. I ostry zakręt, Johnny. To co, Maciej, wielki sukces czy wielka klapa? Dobrze, proszę. Widzę ptaku. To jest dla ciebie kierowcy. Dla tego, który się zawsze poświęca. To ja sobie w brzuszek wleję. Tak wyszło, że to też sobie w brzuszek wleję. To dla naszego balastu. I to też dla balastu. To jest nasza belka wypornościowa, Wojka. O, ale zarąbiście wieje, ale dzisiaj będzie. Dobra, montujemy. Widać tylko jedna osoba na razie, cokolwiek robi. A my po żeglarsku nie wzięliśmy noża. Tylko rzucać sobie tu przy czcinkach petardy. No. Na blaszkę. Zrób co, ptaku. O, wraca. Wczoraj narzekaliśmy na brak wiatru. A tu porywać. Porwał się. O nie. Zresztą jak bateria jest dojechana, wyżej kupię nowy. Ja jestem spokojny. Znowu jesteśmy pod wiatr. Wiem, Maciej, ale byliśmy dziobem. Teraz jest dobrze. Okej, to będzie ciężka walka. Jak przeprawa? Ptaku! Ale morda uśmiechnięta. Znaczy, że było warto. Potwierdza słowa ptaka, Macieju. Dopłynęliśmy. Za lekko nie było. Ja. Ja nie widzę nic. Mam nadzieję, że film wam się podobał. W filmie wystąpił też mój brat, bo z bratem to budowaliśmy. Ale go już znacie z Urbexa. Jak byłem z Czarkiem i z moim bratem w opuszczonym pałacu, gdzie znaleźliśmy ciekawą niespodziankę. Sprawdźcie to jakieś 4-5 filmików temu. Kto tam jeszcze wystąpił? Wystąpił tam nasz przyjaciel Ptak. No, także jak wam się podobało, to
docencie to, co zrobiliśmy, bo zrobiliśmy naprawdę, uważam tak, że kawał dobrej roboty zrobiliśmy. Dajcie za to łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i oglądajcie pozostałe moje filmy. Jest tego sporo, chyba już 10-12 filmów mam wrzucone. O naprawdę różnej tematyce, więc sprawdźcie to. Więc ja już się z wami żegnam i narazka.